Dzień dobry. W tym filmie chciałem przekonać Was, że dodawanie wektorów jest przemienne. To znaczy, że jeżeli mamy dwa wektory i dodamy najpierw wektor B do wektora A, to wynik jest taki sam, jakbyśmy dodali wektor A do wektora B. No, przemienność dodawania znamy z dodawania liczb. Czy dodamy 5 do 3, czy dodamy 3 do 5, to wynik jest 8. Nie zależy od kolejności dodawania. No i podobnie jest tutaj, chociaż wektory to są zupełnie inne obiekty niż liczby, prawda? Mają kierunek, który wskazuje ta strzałka i wartość. Tym niemniej ich dodawanie, tak jak żeśmy sobie je wprowadzili, ma taką samą własność, nie zależy od kolejności składników. No i żeby to sprawdzić, to czy żeby pokazać, dlaczego tak jest, to narysowałem tutaj dodawanie dwa wektory A i B i dodałem je do wektor A i wektor B metodą najemnika, tak? No i to jest wektor A plus B, który zaczyna się w początku wektora A i kończy w końcu wektora B. No i teraz chcę dorysować do tego sumę wektorów B plus A. Usunę na chwilę tą sumę. Ona jeszcze będzie nam potrzebna. No i teraz rysujemy wektor B plus A. Rysujemy go w ten sposób, że bierzemy sobie wektor B. No i ja go ustawię tak, żeby się zaczynał tam, gdzie zaczynał się wektor A. No i to jest wektor B. A tu będzie wektor A. No, ostrożnie. Powiedzmy, że dobrze. Tu będzie wektor A. No i teraz suma B plus A to jest wektor, który się zaczyna w tym miejscu i kończy w tym miejscu. Ale popatrzcie, z tych wektorów A i B powstał równoległobok. I suma A plus B i suma B plus A to jest przekątna tego równoległoboku. No, równoległobok ma tylko jedną przekątną, w związku z tym trochę nam się nie udało to ustawić ładnie, no musimy poprawić. Równoległobok ma tylko jedną przekątną, w związku z tym oczywiście wektor A plus B i wektor B plus A są takie same. No, to z jednej strony to jest wektor A plus B, a z drugiej strony to jest wektor B plus A. Mam nadzieję, że no, mam nadzieję, że widzicie teraz, dlaczego dodawanie wektorów jest przemienne. Trochę nam to działa wolno, bo komputer jest obciążony. Mam nadzieję, że widzicie teraz, dlaczego dodawanie wektorów jest przemienne. Dziękuję bardzo.